dzisiejszej ekobudce opowiemy o Dniu Wody, o wyburzaniu nietrafionej inwestycji w Wilkowicach, o wymianie nasion i o międzynarodowym sukcesie polskiego drzewa roku. 22 marca 2022 roku jesteśmy na zboczach Magórki w Beskidzie Małym w Wilkowicach. Tutaj w Światowy Dzień Wody przyjechaliśmy, by porozmawiać o inwestycji, która zakończyła się spektakularną rozbiórką. Tak w listopadzie zeszłego roku zaczęła znikać zapora wodna w Wilkowicach Górnych. A tak teren rozbiórki wygląda dzisiaj. O zaporze w Wilkowicach i o wodzie rozmawialiśmy z Jackiem Bożkiem z Ekologicznego Klubu Gaja. Jest to dosyć niezwykłe wydarzenie, że możemy się spotkać i porozmawiać, będąc nad potokiem Wilkówka w Wilkowicach, ale w niezwykłym dniu, dlatego że dzisiaj mamy Światowy Dzień Wody. Czyli na całym świecie ludzie, którzy pracują z zasobami wodnymi, mówią o tym, jak woda jest ważna dla nas, dla ludzi, dla ekonomii, dla zwierząt, dla całej planety. I przypuszczam, że ci, którzy decydowali o budowie tamy w Wilkowicach na potoku Wilkówka, robili to w jak najlepszej wierze, dlatego że wodę trzeba zatrzymywać. Woda nam jest niezbędna, a wiemy, że wraz ze zmianami klimatu tej wody mamy coraz mniej, wody nam ubywa, mamy suszę albo mamy bardzo gwałtowne opady, tak zwane lokalne, miejscowe, które powodują ogromne spustoszenia. Czyli można by powiedzieć, że trzeba by było zmienić podejście do zasobów wodnych. I dlatego mówiliśmy, że budowa takich zbiorników wodnych, jak zbudowano tu tamę na Wilkówce, no nie jest najlepszym pomysłem. Zbiornik małej retencji w Wilkowicach został oddany do użytku w 2013 roku. Jego budowa kosztowała 7 milionów złotych. W maju 2019 roku po zapełnieniu zbiornika na zaporze groziła katastrofa budowlana. Wkrótce podjęto decyzję o rozbiórce. Zapora zaczęła znikać na przełomie października i listopada 2021 roku. Koszt operacji to kolejne ponad 5 milionów złotych. My żyjemy tu w Beskidach u źródeł większości rzek, które potem płyną w kierunku Polski, w kierunku północy. Czyli ta zlewnia tutaj startuje, te źródła startują. Myślę, że bardzo istotne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że wodę zatrzymujemy w różny sposób. I dla nas najważniejsze są te zasoby, które tu widzicie Państwo wokoło, czyli las, czyli tereny podmokłe, czyli jak najmniej zabudowane tereny, żeby ta woda zatrzymywała się tam, gdzie ona opada. Tam, bo leci z nieba. To trzeba przypomnieć, że wodę mamy tylko z nieba. Myśmy mówili, że budowa tych zbiorników, jednego w Wilkowicach, drugi miał być budowany w Bystrej, to nie jest najlepszy pomysł i dla przyrody, i dla ekonomii, i dla ludzi. Tutaj ten zbiornik został po prostu bardzo źle zbudowany. Efektem jest rozebranie, w zasadzie chyba pierwsze w Polsce, tak dużego zbiornika wodnego, tak dużej zapory wodnej, rozebranie tego zbiornika, który był niebezpieczny dla ludzi, bo zbiornik w Wilkowicach miał na celu ochronę położonych w Dolinie Wilkówki zabudowań, zbiór wody w razie ewentualnej klęski żywiołowej oraz miał służyć jako magazyn wody w przypadku ewentualnej suszy. Był moment kilka lat temu,
że przy dużych, właśnie nawalnych deszczach związanych ze zmianami klimatu ten zbiornik groził wielką katastrofą budowlanną. Mógłby ktoś zadać pytanie, no to co zrobić? Co zrobić, żeby tą wodę zatrzymywać? Nie będę tu oczywiście mówił o tym oszczędzaniu wody, bo to wszyscy najprawdopodobniej wiemy, że wodę trzeba oszczędzać w różny sposób, ale powinniśmy ją zatrzymywać wszędzie, gdzie to możliwe. Na naszych małych działkach powinniśmy robić małe zbiorniki, albo są takie zbiorniki nawet 1000-litrowe, w których łapiemy tą wodę. Tam, gdzie ona opada, to jest bardzo istotne. Można też inaczej podejść do małych rzeczek, do małych potoków, na których powinniśmy robić, kiedyś się nazywało to bełka, takie małe wodospady, gdzie ta woda podmywając trochę już zatrzymuje się i mamy małe zbiorniczki wody, które mamy dla ludzi, dla zwierząt, dla ptaków, ale one też podnoszą poziom wód gruntowych. Podsumowując, budowa tego zbiornika wodnego tutaj, tam w Wilkowicach okazała się przedsięwzięciem bardzo, bardzo nieekonomicznym. Okazała się przedsięwzięciem, które by trzeba było sprawdzić, kto tak naprawdę decydował, jak to było budowane, dlaczego. Dlatego, że jest to przykład, jak nie należy podchodzić do zasobów wody. Czujcie się cały czas tymi... No właśnie tego się musimy też nauczyć, żeby ci zrobić trochę tego. Jakbyś teraz zrobiła, wiesz? Słuchaj, są nasiona i trzeba je wysiać już, bo one nie są z tamtego roku. Zaglądnijmy do Ekocentrum Zielony Pies w Bielsku-Białej, gdzie odbywały się przygotowania do ekologicznych siewów, czyli wymiana nasion. Więc mamy dzisiaj wymianę nasion. No i są tutaj wspaniałe osoby, które uprawiają różne rośliny i się nimi cieszą i żywią. I mamy tutaj, jakby wymieniamy się swoimi głównie nasionami, takimi, które mamy uprawiane od lat albo z jakichś innych gospodarstw. Na przykład mamy tu gdzieś sałatę, którą dostałam od koleżanki i w jej rodzinie tą sałatę się uprawia od 30 lat. No i jest to naprawdę super. I sałat mamy tutaj, myślę, że jakby się policzy, nie wiem, z 30 odmian to na pewno. I każda tutaj osoba uwielbia jakieś warzywa i po prostu je uprawia z sukcesem. Właśnie sobie rozmawiamy o tym, co z tymi ślimakami. Każdy ma na to oczywiście najlepszy sposób. Ale przede wszystkim się cieszymy nasionami, bo naprawdę są tu osoby i ja również, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, no po prostu zafascynowane nasionami. Niech sobie tam rośnie. Sama sobie wybrała to miejsce, tam jej pasuje. O to chodzi, żeby było jak najmniej roboty przy tym. Jak najwięcej tej, prawda, samodzielności tych roślin. No. No a wziąłeś sobie, bo gdzieś tu była różdżonka? To nie jeszcze. Ja taka sobie, sama się na to biorę. Super jest, no wiadomo, że zdrowa. Ja bo można użyć różnych innych słów. Że to jest pewien rodzaj szaleństwa, ale obłędu nawet, ale naprawdę te nasiona są przepiękne. Tak jak pokazywałam wcześniej przed chwilą tą fasolę, albo na przykład mamy bardzo dużo tutaj różnych dzikich kwiatów, które siejemy
w swoich ogrodach, żeby później dzikie zapylacze, różne pszczoły, trzmiele, na przykład różne motyle, żeby miały też co jeść, żeby dużo pięknych rzeczy rosło. I na przykład mamy takie nasiona, zobaczcie, one na pewno są normalnie wiatrem niesione od jakiejś rośliny w różne miejsca w ogrodzie. Mamy oczywiście takie bardzo jadalne rzeczy typu fasola, dynie, marchewki, kalarepy, brokuły, brukselki, sałaty, kapusty. I pomidory. I pomidory. A mi też do nich pomidor. Pamiętajcie o pomidorze. To jest pomidor malinowy, dolnośląski. Pomidor. My nie wszystkie znamy. Dla mnie na przykład niektóre rośliny są faktycznie nowe, na przykład niektóre odmiany dyń. Teraz dostałam od Danusi dynię, która ma białą skórę, a w środku jest pomarańczowa. Nie miałam jeszcze takiej dyni i na pewno będę bardzo czekała na to, co z niej wyrośnie. Ale no samych pomidorów mamy tu kilkadziesiąt odmian. I też one są różne w smaku, różne w wyglądzie. I też robimy tą wymianę po to, i zbieramy te nasiona, po pierwsze, żeby mieć takie ekologiczne, swoje, własne, nie ze sklepu, nie F1, nie jakieś hybrydy, tylko takie swoje zdrowe nasiona, silne, które zbieramy co roku nasiona. Rośliny też jakby się uodparniają, powiedzmy uczą się danego miejsca, ale też chcemy, żeby była taka bioróżnorodność i na przykład wyobraźmy sobie, że czasami tak jest w niektórych krajach, że na przykład było dużo odmian kukurydzy, ale została tylko jedna i przyszła zaraza, na którą akurat ten dany rodzaj kukurydzy był czuły i natychmiast ona, po prostu cała kukurydza znika. A jak mamy 6 różnych odmian, to jest dużo większa szansa, że któraś z tych kukurydz akurat będzie odporna na daną na przykład chorobę. No i w ogóle to jest dobrze mieć różne nasiona, różne odmiany, różne, taką bioróżnorodność w ogrodzie. No i też tu są takie wspaniałe osoby, które też kochają te nasiona i nawet to opakowanie, opisywanie to jest wspaniałe. No i później oczywiście sianie, wzrost, ale lepsze jest jedzenie tego wszystkiego później. Też my się staramy pakować właśnie w papier, w jakieś słoiczki. Oczywiście są tutaj też takie woreczki, ale to bardziej dostałyśmy od kogoś, ale staramy się też ekologiczne mieć opakowanie, a to jest burak. Z tego rosną piękne buraki. A na przykład to jest kolendra i to, co znamy jako przyprawę, to te nasiona, oczywiście ekologiczne i takie zebrane z roślin, to też wysiewamy i z tego rosną te piękne rośliny. No nie wszyscy. Kolendra to jest taka specyficzna przyprawa, że albo się je bardzo lubi, albo się... No i ten czas w ogrodzie jest nie dość, że dla nas taką formą hortiterapii i dobrego samopoczucia w ogóle bycia w ogrodzie, no to jeszcze mamy z tego faktycznie żywność najzdrowszą, bez pestycydów, bez jakiejś chemii, bez tych wszystkich rzeczy. I... Sałata 30-letnia, tak. Właśnie ja gdzieś tutaj jeszcze jakieś nasionka. O, to jest na przykład też wspaniała odmiana fasoli, też tycznej. Wyobraźcie sobie Państwo, jaka jest pyszna. Chyba jest od ciebie, ale to mamy taki bałagan. To nie jest bałagan, tylko to jest bank nasion. Tak, bo też mamy tutaj na tym stole z naszych miejsc, gdzie my uprawiamy warzywa, czyli od nas Doliny Bawole Serce, tutaj z ogrodów, działek, ale mamy też z, na przykład od koleżanki spod Częstochowy ze Słonecznej, Słoneczna 25, takie gospodarstwo. Mamy od takiej naszej koleżanki z Lubelszczyzny Moniki, od Pawła Kobielusa. No więc my też się, jakby tak trochę się czujemy w Polsce i się wymieniamy tymi nasionami, bo wiemy, że to jest po prostu ważne, żeby mieć swoje nasiona ekologiczne. Polskie Drzewo Roku, Dąb Dunin z Przybudek w powiecie Hajnówka został Europejskim Drzewem Roku 2022.
Bardzo się cieszymy, że dąb, polski dąb Dunin, tak zwany strażnik Puszczy Białowieskiej, uzyskał tytuł Europejskiego Drzewa Roku. Oddano na niego blisko 180 tysięcy głosów. Drugie było drzewo z Hiszpanii, trzecie z Portugalii. Przypominam, że by polskie drzewo startowało o tytuł Europejskiego Drzewa Roku, musi wygrać ten konkurs klubu Gaja w Polsce. Dąb Dunin wygrał, ale to, że zdobył tytuł Europejskiego Drzewa Roku, jest dla nas miłym zaskoczeniem i bardzo chciałem wszystkim tym, którzy głosowali na polskiego dęba, podziękować. Konkurs na Polskie Drzewo Roku organizuje corocznie Ekologiczny Klub Gaja. Mamy kolejną edycję, wpłynęły zgłoszenia, jest wybrana finałowa szesnastka. Także za niedługo, jak będziemy przygotowani do głosowania, to będzie można znowu głosować na drzewo, które zdobędzie tytuł Polskiego Drzewa Roku. Na zakończenie powróćmy jeszcze na chwilę do ogrodu Bena Lazara, który odwiedziliśmy w poprzednim programie. Tam usłyszeliśmy takie refleksje na temat więzi człowieka z naturą. Ja się nie podzielę tym moim doświadczeniem z tobą, poza tym, że spróbuję ci o tym powiedzieć albo stworzyć warunki, które pozwolą ci w podobny sposób, wiesz, ale ty tu musisz na to pozwolić. I ten ogród powstaje właśnie po to, żeby stworzyć takie miejsce, w którym ty będziesz mógł, jeżeli będziesz chciał, spróbować otworzyć się na głębsze odczucie, na nawiązanie kontaktu nawet, nie wiem, z duszą świata. Bo co to znaczy dusza świata? No wiesz, no może to być w kontekście teorii Gai, czyli globu w ogóle, nie? Jak planety, która jest świadoma i jestem przekonany, że jest, nie? Ale to wiesz, to już jest uchwycenie, nawiązanie kontaktu ze świadomością planety, to już jest gruba sprawa, bo jestem taki malutki. Jestem taki malutki, bo wiesz, jak pyłek na powierzchni tej planety, to wiesz, to już bez jakichś nadmiernych ambicji, natomiast można nawiązać kontakt z duszą tego miejsca. I to jest też ziemia, nie? I tak jak ci mówiłem tam pod domkiem, najprosta droga to jest najpierw zwierzęta, czyli akceptacja tego, że... Ale z tym ludzie nie mają problemów już obecnie. Chociaż dawniej, wiesz, w niektórych tych światopoglądach, no to Kartez już wspomniany po prostu przegiął, nie? Bo on odmówił w ogóle duszy i czucia, nawet zwierzętom. No to jest aberracja już totalna, no bo to wystarczy spojrzeć psu w oczy i już wiesz o tym, że przecież to jest istota świadoma i to czasem zaskakująco świadoma, nie? Bo dysponuje, posiada... umiejętności, których my nie posiadamy, na przykład wyczuwa powrót właściciela swojego na odległość, na duże odległości, więc to wiesz, to są poważne sprawy, z których można korzystać nawet, nie? Że taki natura jest dla mnie jakby gdzieś tam ideałem w ogóle, piękna, nie? No. Więc czym bliżej, tym, więc każda trawa, wiesz, te trawy, ktoś by powiedział, wiesz, co to takie niezaopiekowane w ogóle, niezadbane? Czemu to nie jest wykoszone? Wiesz, jakie to jest piękne, jak na tym siądzie. Dzisiaj rano to było znowu widocznie. Szron siada na tych trawach i jak wstaje słońce rano i na ten ogród, bo ja to widzę z domku, nie? Bo domek mam tam, ja widzę tą całą łąkę. Jak wiesz, słońce... Nie, no to jest po prostu rewelka. No ja mam lornetkę, mam, wiesz... z tym lornetką potem... Tutaj patrzę, wiesz, na to i się nie mogę nadziwić. Ta gra światła, wiesz, to iskrzenie. Nie, no to jest, wiesz, cuda tutaj się czasem dzieją. I to już wszystko w tym programie. Do zobaczenia.